Dziś skupimy się na podstawach pierwszej pomocy z naciskiem na użycie defibrylatora. Jest to niezbędna wiedza, która może uratować życie w krytycznych sytuacjach. Zacznijmy od procedury udzielenia pierwszej pomocy. Gdy zauważysz, że ktoś stracił przytomność, pierwszym krokiem jest sprawdzenie reakcji. Upewnij się, że jesteś bezpieczny. Zadaj pytanie. Delikatnie dotknij osobę, biorąc pod uwagę swoje bezpieczeństwo. Zapytaj jeszcze raz, czy wszystko w porządku. Jeśli nie ma reakcji, natychmiast wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy lub nakazując komuś zadzwonić. Następnym krokiem jest sprawdzenie oddechu. Połóż dłoń na czole poszkodowanego, a drugą dłoń na brodzie i odchyl głowę do tyłu, udrażniając jednocześnie drogi oddechowe. Następnie zbliż ucho do ust i nosa poszkodowanego i sprawdź, czy oddycha normalnie. Jeśli nie ma normalnego oddechu, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. RKO wykonuje się uciskając środek klatki piersiowej poszkodowanego na głębokości około 5-6 cm z częstotliwością około 100-120 ucisków na minutę. W tym czasie, jeśli dostępne jest AED, poproś kogoś o przyniesienie urządzenia. Po jego włączeniu aparat udzieli instrukcji głosowych. O działaniu AED i o tym, jakie komunikaty wydaje, nagrałem wiele materiałów, które można znaleźć na stronie medyczny.pl i na kanale YouTube. Urządzenie najpierw wyda komunikat o potrzebie wezwania pomocy. Wezwij pomoc medyczną. Rozebrania poszkodowanego i przyklejenia elektrod. Usuń ubranie z pacjenta, aby odsłonić klatkę piersiową. Pociągnij za zielony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Odklej elektrody od podkładek. Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową zgodnie z ilustracją. Dociśnij mocno elektrody do odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Kiedy kursant wykona te czynności, instruktor musi użyć pilota, by potwierdzić prawidłowe umieszczenie elektrod. Przyklej elektrody. Następnie defibrylator kontynuuje scenariusz, informując o trwającej analizie. Trwa analiza rytmu serca. Nie dotykaj pacjenta. Następnie usłyszymy komunikat o konieczności przeprowadzenia defibrylacji. Zalecana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Natychmiast naciśnij pomarańczowy przycisk defibrylacja. Defibrylacja wykonana. Rozpocznij resuscytację. Co istotne, urządzenie będzie wybijać rytm uciśnięć za pomocą metronomu i w odpowiednim momencie zasygnalizuje konieczność wykonania wentylacji. Rozpocznij resuscytację. Można dotykać pacjenta. Ułóż dłonie jedna na drugiej po środku klatki piersiowej. Uciskaj klatkę piersiową zgodnie z tempem metronomu. Postępuj zgodnie z wcześniej wspomnianymi komendami, przyklejąc elektrody zgodnie z rysunkami na opakowaniu. AED oceni rytm serca i zadecyduje, czy potrzebne jest wyładowanie. Co warto podkreślić, defibrylatory emitują dźwięk metronomu. W przypadku modelu defibrylatora iPad SP1 po naciśnięciu przycisku I uruchamia się metronom, który pomaga zachować odpowiedni rytm ucisków klatki piersiowej. Naciśnij migający niebieski przycisk I, aby uzyskać wskazówki RKO. Ponowna analiza rytmu serca za 2 minuty. Urządzenie emituje również komunikaty głosowe, sygnalizujące moment, kiedy należy przystąpić do wentylacji. Oddech. Warto wspomnieć o badaniu przeprowadzonym przez American Heart Association, które pokazało, że szybkie użycie AED znacząco zwiększa szanse przeżycia. Osoby, które doznały zatrzymania krążenia w miejscach publicznych, miały dwukrotnie większe szanse na przeżycie, jeśli użyto AED przed przybyciem pomocy. Dodatkowo, badanie przeprowadzone przez tę samą organizację wskazuje na wysoką skuteczność połączenia RKO i AED w sytuacjach awaryjnych. Podsumowując, znajomość procedury udzielenia pierwszej pomocy i umiejętność użycia AED to kluczowe umiejętności, które mogą uratować życie. Zapamiętaj te kroki, nie wahaj się wezwać pomocy i działać w sytuacji awaryjnej.
Jeśli zainteresował Ciebie ten materiał, to obejrzyj film o tym, jak wybrać defibrylator szkoleniowy, gdzie mówię o najważniejszych elementach, jakie urządzenie musi spełnić, aby skutecznie pomóc w nauce RKO. I nie zapomnij o subskrypcji kanału.